Matko, matko, ja syna twego, a gdy koniec życia nadejdzie, broń mnie grzesznego. Nie chciałbym umierać, tylko wiecznie na ziemi żyć. Po śmierci już wszystko zanika, nie ma nic, ani uczucia, ani miłości. Nic nie ma, jest tylko ten duch niewidzialny. Gdzie go Pan Bóg poprowadzi. Już jest nieczynny. Nawet nie wie, że ten duch jego żyje po zgonie. Piątkowy dzień, wieczór, od świtu bez spoczynku. Jak nie dali Panu Jezusowi spoczynku, gdzie go pojmali, tak ja sobie nie daję spoczynku. Muszę albo stać, a siedzieć to nie. To już dopiero jak Pan Jezus oddał Bogu życie, to mi zgasło Jego życie i w ten czas mogę sobie sfolgować. Thank you.
Silenicy, kapusta. Jaka sosku do tego? He? Co po sosku? Jeszcze miało. Ja nie potrzebuję grochu. No to dzieci kochane, ja was zapraszam, ale najpierw zmówimy do opatrzności. A to do rana byś mówił. Daj spokój, że to idę. Najdzie idzie na kolację. Co mamy zmarniło pocisz mówić? Co to idzie? Co mamy zmarniło pocisz mówić? No i co? No i Ducha Świętego mamy. Idź se z Bogiem, wariofu. Radek, bo cię nie płacę. Nie chcę iść! Co mam będzie wytrzymało zmarniło? Połamiemy opłatki. Widzicie? Warioku! Do głowy, warioku! Najserdeczniejszych życzeń i błogosławieństwa Bożego. Niech Wam dzieli Bóg Wszechmogący. Bracie i Ciebie, tak? Dadę, trzymaj do tego. Chodź, jesteś na Wigilii, to opłatki się to dzieje. Serdecznie życzę, Tadej, błogosławieństwa, zdrowia i pocieszenia. On pójdzie, widać, do kuchni. To i ja się z wami podzielę. Życząc waszej mamusi i moim rodzicom, którzy odeszli. Anioł Pański jest z tobą, Panie Marii, poczekaj. Zdrowaś, Mario, łaski pełna Pańskiego. Błogosławionaś Ty między miastami i błogosławiona powrócie Pana. Panie Chodzie, nie wiem, że Pan Cię, Boże, życiutko Cię woła. Jeszcze nie idź. Ojdzie. Nie, sam nie będę ją nic. A czego cię tak się zgłosił? Bo co się tak się robi? Jak to skrzywdziłem cię, albo cię za tym zginiłowem, to mi przebacz. Ja zabrę, bo ty zimno leci, ale chodź. Zgardzony, ukryty chwałą, śmiertelny król nad wiekami. A słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. A chyba jest kruski soli przy dołożu. Znaczki są cię dobre, zabiję. Niech powie ten. Zjadłem się to naprawdę jakie dobre noski są. A jak kosztuje się dobrze. Bardzo bym prosił, bo nadwiedziłem się wczoraj. Ja się nie spodziewałem.
Przez rodziców mnie się ukazała wola Boża, przez rodziców. Jak wołali z płaczem, Józiu, Józiu, kochane dziecko, Józiu, nie odchodź. Jak odeszedłem, to aż po drzwiach tymi rękami za klamkę łapali. Mój Boże, to zasłużyłem na straszną karę. Chciałem się uczyć dalej, zostać kapłanem. Zostałem przyjęty, a miałem taką pamięć, że to, co wykładał profesor, wszystko mogłem nazad powtórzyć. I gdzieś ten czas przeleciał i tak coś się stało, że nie doszedłem. Takie, co w głowie uradzi, do skutku nie doprowadzi. Składam serce, bo Mario, bo was tak kochałem. Abyście mnie opłakali, a ja nie słuchałem. Nie słuchałem. Mamo, tato, Józiu, nie odchodź. Józiu, nie zostań na samym. Józiu, niech to imię Józefa będzie wam wynagrodzeniem za moje życie, że jeszcze żyję i że z wami chcę kochać i żyję. Nie, Kościele nam przyświęte. No chodźcie tu, chodźcie. Pomału. Tu niech sam tam pomału pokroczy, tam, o tak, spokojnie. Andreska niech sam brat siadnie na środku, mnie tak tam będzie. Brat mówi, że służy Juana, to skoko na kubie. Nie bracisz go? Dobrą pamięć, Mario, bo rozum, bo zdrowie i szczęśliwą śmierć i moje pochowanie. Nie wiem gdzie. Gdzie ty poleciłeś? Wysypałeś. A Matka Boża, to było w pierwszą sobotę. Tak, gdzie widziałem, jak w tej figurze jest. Tylko żywa. Te pelerynę miała też, wszystko miała. Nic nie mówiła.
tylko na twarzy była wesoła. Taką radość ukazała, że ja idę do kościoła. Taka była bardzo, ale bardzo życzliwa. Tam niedaleko krok. Tak okazała twarzy i znikła. I to już zostanie u mnie na wieki wieków. Ano amen trzeba dołożyć. Świętym Antoniem, tak, jak co znajdę, to tylko Tobie zawdzięczam i uwielbiam Boga za cudowne dzieła Twoje. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola taka w niebie, tak na ziemi. Jak co urośnie, to tak człowieka cieszy. I ta roślina, co rośnie, to się uśmiecha. Jakieś mi dał pole, takie urosło. No lepiej to dziękuję truskawka. Jak się ładnie ogrzebie nawozem, to ona już oczy podnosi i dziękuję, żeś mnie wychowywał. I wyda owoc soczysty i taki, że człowiek Bogu dziękuje za to. A mnie tata mówili wciąż, Józek, tobie prawie to za organistę być. I to święte słowa ma taty. A takie miałem zryw do muzyki, że co by mnie wziął organki, skrzypce, na harmonii, tak, to miałem to, taki słuch, miałem, że pojmowałem każdą nutę. I popatrz dziecko, co się stało w końcu. Zostałem tym, czym jestem. Dziadem. Takim. No, to bym powiedział, że jest dziadem. Wszyscy się tak mną brzydzą, bo ten stary dziadek to nie ma co do powiedzenia. Nasz Bóg i Pan obdarzy go pokojem i jednością i strzeże go na całe. Mój Boże kochany, człowiek, który pozostaje po swoim przebyciu na ziemi, a inni już odeszli, jest nieszczęśliwy. To tak jak ten liść jesienny między nowym wzrostem liści. Panie, gdy nie odnowisz wnętrza mego, to wyschnie i nie wyda owoców. Bóg zapłać. Bóg zapłać. Niech się modli Ojciec za nami. Bóg zapłać, z Bogiem, wszystkiego dobrego. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Szczęść Boże, szczęść Boże. Szczęść Boże.
swoje, życiu jest twoje. Chyba naszego to się nie wydajmyć. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczam. Bóg zapłał, Bóg zapłał. Proszę się modlić o nawrócenie Romana i Darka. Dawaj. O nawrócenie. Bóg zapłał. O pracę dla siostry, zdrowie dla mojej mamy. Tak, dobrze. Świętość dla mojego dziecka, o łagodność. Dobrze, bardzo proszę, a my będziemy też pamiętać. To może się wspólnie pomagamy do opatrzności Bożej. Tak. To ja będę jeszcze Bogu polecał, żeby się uśmiechnął do waszych próśb, intencji, jakie przynieśliście do Kalwarii. Szczęść wam Boże. Poranka, jeszcze szarowo było, ciemno. I ja szedłem do piwnicy, do Pana Jezusa, bo miałem dróżki od prawie. I zeszedłem niżej, a obejrzałem się, a widzę Pana Jezusa przy słupie uwiązanego i tak spoglądnął na mnie litością. Szukał litości i pociechy, żeby współczucie mu okazać na straszne biczowanie. Ja bym chciał powiedzieć, patrz jak cierpię. Zobaczyłem to. A wiele miałem takich. Alleluja, alleluja, alleluja. I synowi, i duchowi świętemu oddaję Ci Bogu. Alleluja, alleluja, alleluja. Czy
Boga Ojca niezrodzonego, Ciebie Syna jednorodzonego, Ciebie Ducha Świętego, pochodzącego, święty, nierodzimy od Ojca, całym sercem, ustami, uczynkiem, chwalimy, błogosławimy, pielbimy, czcimy i miłujemy. Amen. Takie natchnienie dostałem, żeby i to na pamiątkę uczynić, jak Pan Jezusa złożyli do grobu, to te cierniowo korony, co miał na głowie, to spalili ją. A to, że ja się podpalałem, to oni podpalali włosy, jak go pojmali. Jak go pojmali, to związali powozy i mieli takie pochodnie jak to, większe. Takie duże i tak pod brodę, z tyłu, na tu. Podpalali mu, to było za życia jego jeszcze. Jak mu podpalali tę brodę. A czerniową koronę to spalili dzień przed zmartwychwstaniem. O, ja kocham Pana Jezusa, to wszystko go naśladuje. I ogrójec, i wieczernik. Napisałem list do Ojca Świętego. Byłbym mu tu oddał. I nie ma go. To nie ten. Matko Bosko, nie ma. Cóż będę mi kręcił? Jeszcze i nie ma, nie widzę. Świętym to nie ma, nie widzę. O, nie. Za kilka minut pojawi się zapewne na serpentynach prowadzących do klasztoru. Ciebie, Ojcze, gdzie Maryi tron.
Marcin Józefie, pochwalony Jezus Chrystus, szczęść Boże, witaj bracie drogi, szczęść Boże. Co tam dobrego u Ciebie? Właśnie zajechał Ojciec Święty do Bazyliki, teraz, w tej chwili. Tak, mam tu taki upisany list, chciałem mu włożyć do ręki. Aha, to on tu będzie bracie. Ale to nie wiadomo, czy się docisnę tam. No nie, to będzie tutaj na tym placu, dociśnie się prawie. Masz akurat, opatrzność Boża jest niezawodna. Taki, co w głowie uradzi, do skutku nie doprowadzi. Ojcu razem i Synowi oraz Świętemu Duchowi. A cześć poczciwego człowieka pójdzie od wieka do wieka. I dzisiaj tak się boję umrzeć, a przyjdzie ta chwila. I to już jest, i kojowcą mówię, Panie, tak mi żal tej ziemi, to jest stworzył umaję kwiatami. Jak ja się rozstanę z nią? Mój Boże. Thank you.